Cześć! Witajcie na kanale megadyskont.pl. Ze mną jest dzisiaj Eliza. I wspólnie otworzymy dla Was wielki zestaw z serii Nam Noms, a będzie to fabryka lakierów. No to popatrzcie, co mamy w zestawie, co to było? Wielka fabryka jest przede wszystkim. Tak, były takie opakowanie na lakiery. Właśnie, na nasze własne lakiery są taki opakowania. Taki jeden Nam Nos i on jest taki... Ale pachnący, prawda? Ślicznie pachnie. Jak tak zgniatam się pod wpływem ciepła, to on taki zapach większy daje. No, możliwe, to jakieś takie Elizy domysły, słuchajcie. No. Tu jeszcze mamy, spójrzcie, na paznokietki przykłady, aby rozpocząć malowanie. Są też takie naklejki. Tu mamy jeszcze kolorowe ozdoby, żeby udekorować nasze paznokcie. Więcej pojemniczków na lakier. Tu już mamy jeden lakier gotowy, taki bananowy. Spójrzcie, jest cudowny. Tu są nasze kolorowe dodatki, z których możemy skorzystać, aby stworzyć własny lakier. Mamy tu taki chyba cukierkowy, mamy też borówkę, mleko, truskawkę, banana. A Eliska, co ty tam kręcisz teraz obok, co? Tutaj taką maszynkę, do której się wkłada właśnie... Lakier. Żeby się wymieszał, wiecie, trzeba go tam mocno ustawić. Oj, abym mogła... O, tak. Tak, i wtedy się nam kolory mieszają, jak mamy różne użyte. No świetnie. To odwróćmy teraz naszą fabrykę. Tutaj z tyłu mamy takie menu małe. I tutaj są takie jakby podstawki na coś. Tak, tu się, słuchajcie, kładzie nasz paluszek, aby pomalować paznokcie, wiecie? Możemy go sobie tak obkręcić na przykład i wtedy Eliska tu położy palec, a ja jej pomaluję paznokietki. Teraz zrobię swój własny lakier. Odkręcę taki fajowy pojemniczek. Podstawię... Nie, jaki ja chcę w ogóle kolor? Teraz może wezmę tak. Nie, wezmę borów. Nie, taki lukier. Postawię go, ten pojemniczek tutaj. Odkręcę. I teraz spójrzcie, tu się taki brokat fajnie sypie. Okej, starczy, myślę. Mi się wydaje, że starczy. Teraz może doleję tej borówki, bo coś ma taki bardzo ładny kolor i wtedy się będzie błyszczał. Odkręcę delikatnie. I ciekawe, czy się naleje. Teraz może odkręcę to. Oj, się troszeczkę pobrudziłam. Trzymasz? No, tak. Włożę to tak i spróbuję nalać, ale tak za bardzo nie wiem, ile tego mam nalać. Teraz zrobiliśmy już lakier, taki wyszedł granatowy, nie? Teraz chyba trzeba go strząsnąć w naszej maszynce. Już zrobiłam, ale włożyłam tą taką górę gumową, bo wtedy jest lepiej. O! I się teraz strząśnie nasz lakier. Będzie gotowy. No to słuchajcie, ja już przygotowałam swój pojemniczek. Ja użyję akurat truskawki, no i chyba dodam trochę mleka. No to słuchajcie, spróbuję dolać troszkę truskawki. No to słuchajcie, nalewam troszkę truskaweczki. Oj, tu mi się troszkę dużo tego ustawiło, ale nie szkodzi. Dolejemy jeszcze więcej po ściankach, aż nam ładnie skapnie na dół. No to spójrzcie, sporo już tej truskawki jest w środeczku. Teraz jeszcze dodam odrobinę mleka. O, tu ją sobie wyciągnę, mleczko. Aha, widzicie, należy je troszkę przekręcić. Wtedy się otwiera, no i można dodać mleka. No to spójrzcie, dodaję teraz odrobinę mleka. O, po kropelce może, żeby było bezpieczniej. To tak wygląda mój truskawkowy lakier. Ja dodałam tylko parę kropelek tego mleka, aby zobaczyć, czy tak ten lakier zostanie mocniej zabarwiony, czy nie. Chciałam, żeby był troszeczkę słabiej, dlatego tylko kilka kropel. No to umieściłam już mój lakier w mieszadełku. Słuchajcie, trochę nim powstrząsamy, pokręcimy. I będzie gotowy do nałożenia na paznokcie. No to słuchajcie, lakiery już przygotowane. Czas je wreszcie przetestować na paznokciach.
No to słuchajcie, stworzyłyśmy już własne lakiery do paznokci. Są bardzo pachnące, prawda? Który tak. zapach był najładniejszy? Borówka, banan, truskawka, co Ci się najbardziej podobało? Nie, banan. Nie, ten lodzik. Ten, no dobra, no to jeszcze inny się Elisce podobał. Jeśli i Wam się spodobały lakiery, zostawcie koniecznie, co? Kciuki w górę. I co jeszcze? Subskrypcję. I pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa!